Druga część streama z 6 grudnia 2017. Gramy w taką minigierkę, ona się nazywa Raynor Party. To jest jedna z tych minigierek. Tutaj jest ich dużo, to jest jedna z nich. To jest wyścig lurkerów. Wyścig czyhaczy. O, ja na przykład już zostałem wyjaśniony przez jednostki, które nas blokują. Aha, i próbowałem się zakopać R-ką, a mam to pod B. Także spróbuję ściszyć tak, żeby jednak byłbym słyszalny. Bo w salonie gier, jak gram takie gry, o dziwo, o wiele głośniejszą grę, nie wiem czemu. Nie no, dalej już raczej tylko raz zagram. Ale potem będzie losowanie kodu. Więc miejmy nadzieję, że będzie pan zadowolony. Tak, grupa Indie jest w StarCraftie. W dolnym prawym rogu tam się klika w taką ikonkę i... No zaraz to pokażę, jak dołączyć do grupy Indie SC. Chyba, że tu się da, chwila. Kto jest w ogóle pierwszy? Maniek? Maniek jest pierwszy. Ty w ogóle co jakoś trudno, normalnie tym lurkerem w miarę się da dobiec, a tutaj jest problem. Czyli tak, mamy Pańka i Mańka. Nie, Papi i Maniek, tak? Dobra. I oni tutaj się ścigają. Max Gosu, dzięki za followa. Miczu też dziękuję. Tak, losowanie kod, dokładnie Mentos. Kodu do StarCrafta 2, jakiegoś fajnego, bo dostałem całkiem fajne. Pańka i Mańka mamy, ta. No i wygrał Maniek, bo się skończył limit czasowy. Ej, nie pamiętam, jaki tryb ustawiłem. A nie, dobra, jest First to 40, czyli tak, z tych minigierek dostaje się punkty i pierwszy, który będzie mieć 40 punktów, ten wygrywa. Oj, to jest takie przedłużające się. Geralt tutaj, z tego co pamiętam, był niezły. Możemy obracać tarczę i tutaj jest taki Stefan, który nam będzie rzucać kulki. Oczywiście nie łapiemy tych kulek, tylko unikamy ich, dlatego tutaj instynktownie tej tarczy będziemy troszeczkę używać, ale też nie można na niej do końca polegać, bo ona się czasem psuje. Także może się zepsuje za momencik? Nie, jednak nie tym razem. No, tryhard, bo ustawiłem dokładnie, grida. Już mam wszystko zrobione. Zgadza się. Dobra, chwileczkę to pogramy i potem dalej ciśniemy. Nie rozumiem z tej gry, jak Indy tych kartek nie czytał. No bo tam były jakieś bełkoty religijne. No z tym tam chodziło o strach chyba w tej grze, a nie o jakieś walory fabuły. Chociaż może i o fabułę też w sumie chodzi. No ratowaliśmy Lyn. O to chodziło i uratowaliśmy jej dziecko ostatecznie. Niby nasze, ale nie wiadomo. Właśnie, może jakiś teścik DNA? Jak się sprawdza, czy dziecko jest nasze, czy nie nasze? W razie czego, nie mam pojęcia. Chyba to jest DNA. Sami tosi, każdy w rogu. Dobra, gdzie są... O, tutaj jaki sojusz widzę między immortalami. Manix z kim? Z Geraltem. No, dwa protosy. Laos Pompka też widzę. Ja idę do nich. Jak klikniemy prawym na innego immortala, to chodzimy za nim. Ale ja tutaj nie będę szedł na łatwiznę, zobaczcie. Tyle lat grania w grach komputerowych, ja tutaj się czuję jak gazela. Jak kozica. Między tymi kulkami sobie latam. Znaczy nie trzeba odbijać, można, ale nie trzeba, wystarczy przeżyć jak najdłużej. Dlatego chwilę się schodzi, tych kulek musi być dość sporo, żeby to w końcu się... ...zakończyło. Kubok, siema. Może też właśnie, oj. Może też potem w jakimś ewentualnym montażu wyjaśnię fabułę z Outlasta, co by ludzie nie byli poirytowani. Zrobię opowiadanie z Outlasta. No nie będzie ono najstraszniejsze zapewne, ale będzie wiadomo, będę opowiadać. Wniosek do... Jezus. Wniosek o ustalenie ojcostwa? Są takie zaklęcia, tak? Prawne? Kto tutaj jest jeszcze? Maniek? A, ja i Maniek jesteśmy. Dobra, kumam. Głosowanie zrobili w grze. O, Laos mówi, że jest, bo tutaj jest też jest taka inna minigierka polegająca na szybkim pisaniu. No i zdecydowaną większość ich wygrywam, ale Laos kilka razy powalczył. Może będzie. Nawet już nie patrzę na ten ekran, nie? Maniek widzę, że zaczyna mikrować, no. Zaraz zobaczymy, jak to rumakowanie się skończy. Mów, o co chodzi w każdej grze? No będę. No tutaj no chyba wiadomo, o co chodzi. No mam przeżyć, bo te kulki mogą mnie wyjaśnić i mam barierę. Także zaraz kolejna minigierka był... O, no i Maniek wyjaśniony. Easy. Dobra.
Co my tu mamy? Co? O, to jest szybkie pisanie? Tak, tutaj trzeba jak najszybciej wpisać to, co mówi ten Stefan przed nami. No dawaj, Andrzej. Aj, Laus, widzę, że pierwszy napisał. Spoko. Jest pierwsze słowo, jak jest więcej słów, to się ludzie gubią. Jezus, jak ja wolno piszę. Nie było rozgrzewki, nutkarsków czy czegoś takiego. Znowu Laus mi wyjaśnił. Jak ja wolno piszę, o Jezus. Jeszcze Laus mi... Znowu, kurczę, Laus trzy razy pierwszy był. Jak ja wolno piszę. O! Pierwszy teraz pisałem, drugi manik, Laus trzeci. Aha, tu. No dobra, już się trochę wczułem. O, drugi maniek, ja pierwszy. Laus już odpadł, nie wytrzymał napięcia. Te emocje, nie? Jak w warzywniaku przy stoisku z pomidorami. I for one will not listen to any of this. Nie, ludzie, szybciej! I wpisujcie tego jedną ręką. To są jakieś... No nie! To źle wpisałem, pewnie pierwsze słowo. Fortunate... Nie, czekaj. No i nie wiem. A idź pan w ogóle. Maniek pierwszy. Skandal, pewnie gra w tę grę non stop. O, tutaj mamy kolejny wyścig. Tylko, że tym razem na dół minimapy. I marinami ciśniemy tam. Ej, chwila. Nie rzuciłem. O, dobra, jest okej. Okay. Musimy tam dobiec, a i możemy sobie rzucać różne takie pułapki, przeszkody i tym podobne. No nie, wyjaśnił mnie miną, bo tutaj minę też można rzucić. Ja też wyjaśniłem kogoś, Geralta. I teraz się pojawiamy na początku, ale niektórzy tutaj dobiegną, typu papi. No papi swarcił. To jest respawn, pojawiamy się za tyle czasu, o, właśnie. Okej, może chociaż tego wyprzedzę, nie wiem, maniek. No nie, no panie, nawet trzeci nie będę. No! I mina jeszcze, no Laus, no jak mogłeś? A idź pan w ogóle. Maniek, maniek, okej, maniek. Tu jest jakaś mina gdzieś? Nie wiem. Jak wskoczył jeszcze? Okej, okay, jest trzeci. No nie no. A idź pan. In its... A ty wpisałeś in this state. Aaaa. O, to moje ulubione, to jest najlepsze. Tutaj kiedyś przegrałem z Razerem i musiałem mu postawić pizzę. Na lanie. No i się wywiązałem oczywiście. O, to jest moje ulubione. To jest, to uwielbiam. O, jest najlepsze. Ten, kto ma nad sobą tego ananasa, arbuza, zwał jak za oczy rzodkiewkę, oczywiście wrzuca... Te osoby goni ultralisk. I teraz papi, można tego ultraliska, jak widzicie, on tak troszeczkę zarzuca go, nie? Jakby tutaj kilka tych tyskich wypił, to go tak troszeczkę zarzuca i można właśnie to wykorzystać. O, 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 o. Jezus, papi, co ty czynisz? Aj, w ostatnim momencie! Zblinkował się KSKS Warrior. O, nie wytrzymał. Boże. O, Selkom, siema. A ja? No nie było cię! A czekaliśmy na grupkę. No wystartowaliśmy, a dopiero przyszedłeś chyba. No to co ja poradzę. Ale dziękuję bardzo oczywiście za wsparcie. No jestem w tych akurat stalkerach całkiem dobry, więc dziwię się, ale a już mamy ten, mamy sami protosi, no wiadomo, my potrafimy chociaż tymi blinkstalkerami mikrować, a nie jak inne rasy. Proszę bardzo, tutaj dwóch grandmasterów. Maniek, master. Chociaż może i grandmaster już taki? Pokonał kilku niezłych graczy ostatnio. Proszę bardzo, wyjaśniam, no kurczę, maniek ładnie gra. Kurczę, maniek, mi się bardzo nie podoba jak ty grasz, bo ty tak ryzykownie. Ach, misiach się uwziął na mnie i tylko do mnie podaje tego arbuza ananasa. Nigdy mnie wyklikał? No co ja poradzę? Boże, jak blisko ten... No mikruje niesamowicie ten maniek. Najlepiej z nas tym ultralem sobie radzi. Dobra, i teraz będzie najtrudniejsze. No mikruj tak dalej, to zobaczysz co się stanie. No i kliknął, ale no odznaczył mi się stalker, no nie fair. A idź pan, mam GM.
A idź pan. Przyfa, dawno nie grałem. O, to jest fajne. Możemy strzelać rakietami w inne heliony, no i chodzi o to, żeby oczywiście trafić wszystkich, byle nie siebie. Także strzelamy, pyk, poszła rakieta. To jest bardzo fajne, ale niestety szybko się kończy, bo łatwo dostać taką rakietę. O, Tymon tutaj jest naszym pierwszym celem. Wbrew pozorom bardzo ważna jest tutaj minimapa, bo jak nagle do nas ktoś przyjedzie, to jest dramat. Jak widzicie, ja się kampię jak typowy noob. No, KS Warrior wyjaśniony. Dobra, jedziemy po truskaweczkę. To jest to takie... O Jezus. Co ja zrobiłem, co ja poczyniłem? No po prostu taką wiem, że po Outlaście będzie gdzie. Ajajaj, ale jeżeli chcecie się umówić na Raynorka, to śmiało, można mieć streama w tle i na przykład zagracie sobie tutaj z... No jest dużo osób, widzę, chętnych do właśnie Raynora. Zemsta. Możecie sobie zagrać wspólnie. Ktoś tam założy lobby, nie wiem, czy Geralt chce, czy Maniek, czy właśnie Portstako. No, zgadajcie się na grupie NDSC. A ja potem już pójdę cisnąć ladera. Tutaj chodzi o to, że sterujemy wirem. To jest trochę dziwne, nieintuicyjne, ale sterujemy wirem strzelając umiejętnością Ghosta. No i on se tak leci, se leci, se leci. No i oczywiście wir wciąga. Wiry mają to... To do siebie. O Jezu, ile? I wciągnął mnie. Da się z nich niby wyjść, ale to nie jest takie proste. No i sterujemy wirem i wciągamy inne ghosty. Idź, panie. No ja normalnie to wygrywałem bez problemów, a tu widzę, że Manik... Gdzie jest Manik? Nie, Manik zginął, okej, okay, bo jest out napisany. Dobra, comeback. Nie no, jaki comeback? Normalnie to ja byłem na miejscu Manika. Grałem to co stream. Zmieńcie tytuł streama, bo Atlas jest. No to no mody, no jak? To Chaman, Mentos, nie, nie bardzo. Mam punkt, gratulacje. Okej, okay, mamy jeden na jednego. Geralt na Tymona. Tymon jak się odnalazł. Geralt 4 punkty. A, wciągnął go. Geralt. A, Geralt został wyjaśniony. Tymon, proszę bardzo. Już zmienialiście? Aha, no to może trzeba stronę odświeżyć, to jednak przepraszam, zwracam honor. Tak, możliwe, że się nie odświeżyło. O, to jest fajne, trzeba przeżyć jak najdłużej medyczką. Siłą rzeczy ona nie może za bardzo atakować i mamy Steampaka, który zabiera nam 5 punktów życia, a mamy 50. Tutaj też byłem w to dobry, ale to już mówię któryś raz, a w sumie to jestem trzeci. Średniawo. Także trzeba przeżyć. Już pierwsze zergingi się pojawiło, oczywiście na krypie zergingi nas no, doganiają, więc trzeba wtedy użyć steampaka, ale no, na zwykłej trawie nie ma tego problemu. No oczywiście potem ich będzie miliard. No jest Nidus. Najlepiej jest być w rogu, kiedy pojawi się tutaj Nidus, bo wtedy nie jesteśmy w stanie zostać zniszczeni. Takie trochę kody. O, tutaj mamy 3 medyczki. Przeszukują chłopaki troszeczkę. Nie, tutaj zwabiłem na nich Linga. O, już kogoś dziabnęło. Super. Widzicie? Na centymetrach tutaj, jak zawodowy rajdowiec. Elegancko. O nie, te za mną te Lingi biegają. Jezu, jak ciasno tu jest. Medyczko, dasz radę? Nie mogę za Nidusem? O, przyspieszyli. A ja staram się, widzicie, wykorzystać maksymalnie sytuację. No niestety trzeba użyć... Oj, przyspieszenia. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że go użyłem, bo tutaj widzę, że Geralt jeszcze nie użył ani razu i ma lekką przewagę z tej... A nie, użył, dobra, jest dobrze. Chyba mam najwięcej punktów życia, o to tutaj chodzi. Intensywna sprawa, takie mikro, ja wiem. Łatwo przegrać. Skupienie większe niż, wiecie, na jakimś finale STK. Aj, dziabnęły mnie. Dobra, kto został? Manik, no oczywiście, że Manik. Ja kontra tutaj najlepszy. Jeszcze Shiro gdzieś jest. A, jest Shiro tutaj. On ma mało punktów życia, ja mam najwięcej. Więc teoretycznie, ale tylko teoretycznie powinienem dać sobie... Jezu, to były Lingi z dołu, skąd... No, chciałem je dojechać, ewidentnie. O nie, ja uciekłem na creep. Dobra, otaczamy teraz. Dojeżdżamy. I w koło Macieju. Chyba wygram. Wierzę w to. O, ja cię... Okej, okay, siema. Aaaa, skończył się steampack. Jezu, jak w Outlaście, nie?
No zaganiajcie, zaganiajcie go tam. Jezu, jesteś wszystko w creepie? Aż nigdy tak długo tą medyczką nie żyłem. Jezus! Nie, no i się dałem! A steampack się skończył! Jaka matur... Który jestem? Drugi, tak? No bez szału. Twoja ulubiona konkurencja to Szałon? A, dobra, widzę, że już mi tu stukają. Dobra, to będę cicho już. Moment. Nie, nie było żadnej wiadomości. Jest sobie. Komenda dalej działa. Dobra, jedziemy na ladera. Jedziemy, jedziemy. No i właśnie, jeżeli ktoś chce z was teraz zagrać Outlasta, to grupa... Aha, i właśnie, jak się wchodzi na grupę... moment, które to będzie? Które będzie odpowiednie? Scena jest potrzebna. Indie offline... O, to będzie okej. Dobra, więc tak, jeżeli ktoś chce wejść na grupę Indie SC, czyli na taką grupę, na której no, się zbieramy, jak na przykład gramy coś takiego, to tutaj się klika w dolnym prawym rogu, find, klikamy i w górnym prawym rogu wpisujemy Indie SC. No i pojawia się ta grupa, to klikamy na nią lewym i... Aha, dwa razy lewym, tak? O, i tutaj jest join chat. Czy tam join... Gdzieś będzie join. Szukajcie join. I my wchodzimy sobie na czata i siedzimy tutaj na tej grupie. 16 osób elegancko siedzi. Także fajnie. Czy pokój wynajmuje, czy całe mieszkanie? Nie, 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 to jest ten... czekaj. No pode mnie, przez podłogę idzie. Dobra, odpalamy muzyczkę i jedziemy. Fila, fila. Działa. Całe mieszkanie, Paweł Max, całe mieszkanie. A, kod! Boże, sorry. Już, biegnę. Chwila, 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 jeszcze tego nie ustawię. Jeszcze w ogóle muszę ustalić, jaki kod jest do wygrania. Gdzie to było? Nie no, będzie ten kod, spokojnie, muszę go tylko znaleźć. Dobra. Więc tak, mamy na trzech chyba komanderów. Fenix, DHK i Stukov. Który reflektujecie? Jakie daj? U mnie jest rafl. Siema, Cezu. Znaczy, jeszcze nie działa bot losujący. Sekunda. Kod na kota? What? DHK, Fenix, Fenix. Fenix. Dobra, no to Fenixa zrobimy. Dobra, to tak. Odpalamy maszynę losującą. Znaczy, jeszcze chwila. Open. Tak? Dobrze. Dobra, jak to od tego momentu, jak ktoś chce wygrać... kod do Fenixa, do StarCrafta 2, niech pisze wykrzyknik rafel na czacie. Mikołajki, może ktoś wygra. Dziękuję Selkom.pl jeszcze raz za donate'a. Także chwilkę, zaraz wylosujemy. Chorą córkę. Sąsiedzi jak ja StarCrafta nie mają, a wiedzą wszystko. Ta, jakby słuchali, no to by mogli wiedzieć sporo w sumie. MPS, siema, witamy na streamie swoją drogą. Mata Nify, cześć, cześć. Kempes, witamy mocno, siema. I Marcin, też witamy. No witam wszystkie nowe osoby na streamie. A się takie nie nowe, ale że dzisiaj wpadliście. Manekunta, cześć. Dobra. Ta, ludzie się aktywowali. Nie no, ogólnie fajnie jak czat jest w ogóle aktywny, nie? Wtedy jest lepsza atmosfera. Ale na przykład podczas jak komentuję jakiś event, nie? No to jednak... Jest cały czas coś na tym czacie się w miarę dzieje. To mi się podoba. To śmieszkowanie, to jakiś temat. Nie, jest mega fajnie. A to Scarlet. Jeden Deflorator. Siema. I ziomka witamy. Siema ziomek. Kruszon, cześć. Kruszon, ty w ogóle grasz w StarCrafta?
Niby tak, ale nie wiem. Dobra, mam nadzieję, że już kto chciał, ten wpisał. Zaraz wylosujemy. Chcecie, żeby widać było losowanie, tak? Dobra, spróbuję to zrobić. Mubot. Nie wiem, nigdy to, znaczy tak mega rzadko to robiłem, a już niech będzie. Chwila, muszę się połączyć tutaj. Dobra, to pominiemy. Dobra, teraz uwaga, skupienie. Jak kliknę w to, to się wylosuje osoba, którą ten, no, tam wygra. Werble czy coś tego, nie wiem, czy będą, ale niech się ktoś tam... Nie... Po prostu przed komputerem to ma być podskok radości, ucałowanie najbliższej osoby. Disco Czarek, gratulation dla ciebie. Wygrałeś kod do Phoenixa. Dobra, piszę do ciebie wiadomość prywatną na Twitchu, nie szep, tylko wiadomość, więc zaraz sobie to będziesz mógł odebrać. Konto. Boże, już nie wiem jak się pisze Phoenixa, bo mówię Phoenixy. Dobra, do Phoenixa. Gratulacje. Dobra, Disco Czarek, masz go już na Twitchu. O, teraz. Dobrze, ustawione. Janek, siema. Elo, Czycho, witamy, witamy. Dlaczego nie wygrałem, że coś się zepsuło? Nie no, tak, no nie wiem, no. Fart, Disco Czarku, nie ma problemu, sprzyfarciłeś. Zaorisz, witamy na streamie. No tak, jakby Czarka nie było, no to byśmy... Selcom Cup. No ale to Selcom, kurczę, no. No ale teraz się tym, no, mniej zajmuję, no. Inne rzeczy chcę robić teraz. Ale jakbyś się zgłosił do Kashima czy do kogoś, to mogliby pewnie ogarnąć turniej. Dobra. Nie no, już gramy, gramy dalej. StarCrafta. Ladder. Siema Zimo MH, Valianx, witamy. Czy Blizzard mi daje Warchessy, czy musi kupować? No dostaję tak, Samolegę. Ja chyba kupiłem jakiegoś skina, tak ten, jak się pojawił do Stalkera, z tego co pamiętam. I chyba coś jeszcze kupiłem, ale nie pamiętam. Mi się wydaje, na pewno Stalkera kupiłem na 100%. Nigdy nie działają mi repy i czemuż to tak, Michael? No nowy patch, nowy balans wyszedł i... Znaczy balans, no właśnie balansu nie było. No i nie działają, no albo coś się crashuje, albo... Ale no pewnie znowu za chwilę coś powinno wyjść, co to naprawi, mam wrażenie. No chyba, że nie wyjdzie, no to problem. To jakieś kolejne Michael trzeba będzie podesłać, tylko musisz mi napisać na maila. Tylko to wiesz, tak za 2-3 dni, chyba że... No, dzisiaj wyślę, jutro wyślę, załóżmy, kiedy tych replayów się trochę nazbiera. Gramy na jakiegoś terana. Gdzie co jest? Aha, bo ja mam na gridzie hotkeye. Mam jeszcze za cicho muzyczkę. I w ogóle jestem czerwony, a nie zielony. Jestem żółty? Jak to jestem żółty? Co to na... Aha! Na górze? Dobra. Na streamie też coś się z kolorami dziwnego stało.
Obczaj dźwięki, jakie obce wydają, gdy są rozstawione, okej. Trochę dziwne, że to wydaje dźwięk, to tak chyba nie powinno być, nie? Zwłaszcza, że jest niewidzialna. Dolary pomyśl? Selkom, jeżeli chcesz donatować, śmiało. SCV. Nie no, póki co nie robię turnieju. Póki co chcę zagrać w kilku. Znaczy nie robię swojego, nie? Inne możliwe, że poprodukuję albo coś w tym stylu. O nie, on mi zapomniałem o tym. A rzadko mi się zdarza o tym zapomnieć. Zrobić, tak się zastanawiam. Kolinować to do końca. Nie wiem, czy dwa immortale, czy jeden immortal, co wy myślicie? Jeden gaz kiedyś starczał, żeby postawić techa na jednym gejcie? No, jak widać, postawiłem. Nie no, dwa immortale zrobiłem dużo chronobostu, bo ich nie wydawałem na proby. No, dwa i jeszcze... chociaż kurczę, no nie no, jeszcze Warp Gate'a nie ma. No to zrobię, dobrze. O nie, antytiming, tak bardzo. Idzie do mnie, czy mi się wydaje? Aha! Battlecruiser Rush! Ziggy!
To był Ziggy. Aż się napiję, bo... Nie do opisania. Widzicie, gdybyśmy zagrali Raynor Party czy coś tego, ominęłaby nas taka wiekopomna chwila. No nie banalna gra. Nie wiedziałem, że tak to się kontruje. To była kreatywność. Czy wybrałem już telefon? No tak, z jednej strony tak, ale jeszcze nie mam takiej 100% pewności. To jest takie niepewne. O nie, no KRR. Też podrynne. Pokaż powtórkę, Calvot. Nie, no chyba wiadomo, no poszedł Battlecruisery. Proxy chyba Battlecruisery, nie wiem. No Ziggy ewidentnie czaruje na Protossów teraz. No tego się nie spodziewałem zupełnie. Aczkolwiek to jest raczej taka, no, niezasilna taktyka, jeżeli bym zagrał standard. No, ale na coś takiego jak teraz, no to nawet weszło, nie? Nawet weszło. Yamamoto też poszedł w Warpizma. Dziś tę taktykę PBZ wykorzystałeś 3 razy, Michael. Aha, sorry, bo już spóźniłem pelona. Z Archonami, no i pewnie 3 razy weszło, co? Poradnik do PvP. Seldkirk? Nie, raczej będzie dla Terrana, bo Kwazio tutaj rzucił milionami, więc... Przeatakujemy. Dla Zergów też myślę, że będzie pojutrze na max. Ale najważniejsze teraz będzie do mechaniki, bo to też mega pomoże początkującym. Koło 7, dzięki za followa. I Barlos. I Mister Gw... nie, Mrgw 13. Takie zaklęcie. Ale to po streamie Selko mogę napisać na priwa. Teraz jak widzisz będę przegrywać PvP. O Jezu, jak spóźniony jest ten gateway i w ogóle wszystko. Ale na MSG, w sensie na Messengerze, czy na priwie gdzieś? I jeżeli tak, to gdzie? Mateusz DS, siema. PvP, bo potrzebujesz Mentos? Sam potrzebuję do PvP. Coś nagram takiego w miarę ogarniętego, to sam będę korzystać pewnie potem. Okej. Okay. Gość chyba ogarnął, że mam za późno, to jest... No, jest opóźnienie pewne. Okej, okay, to jest mapa, gdzie bardzo popularne są na pewno pusze ze stalkerami. I am here in the shadows. I am the heart. You require my skills. No serio? Very well. Widział jednak, a udawał, że nie widzi. Magik jeden. Dobra, stawiam, że się obronię z moim mikro. Optymista od urodzenia. Już wchodzi mi 30 stalkerów do bazy w tym momencie. O, super. To jest ogromne.
Nawet nie wiecie jak. No, to też jest ogromne. Jak ja nie lubię tego matchupu. Nienawidź. To on nienawidzi do tego matchupu. No jeszcze źle celowałem, w ogóle nie celowałem. Ja przegrałem w ogóle? Chyba przegrałem. O Boże, jak ja tego nie lubię. Czemu zabiłem dwa stalkery za darmo, nie? Osig BP, cześć z Ukrainy. No siema, też witam. Z Polski. Kren Show 17, więcej poradników będzie, spokojnie. Ten matchup. I ta smutna muzyka. O Boże, on jeszcze ekspansję miał. No coś nie poszło. Sam początek też był trochę słaby. Czy długo gram StarCrafta w Barlos? No, kilka lat by się na pewno złożyło. TY, TY, no tak. No dobra, zaraz usunę może, żeby się nie pojawiał ten TY, TY. Mogę być laserem jeszcze. Och, masakra. Zagraj jakąś grę jak z poradnika. No ale nie no, w poradnika gram specjalnie trochę wolniej. I też nie było jeszcze PvP na przykład, nie? Obrona PvZ Archonolina w Grandmasterze? Nie no, każdy może obronić, to jest kwestia tego jak ty to wykonasz, no i jak przeciwnik zagra. No jak zagra gorzej, no to nie wybroni, jak zagra... Zagrasz ty lepiej, no to pewnie wygrasz, no ale to jest taka taktyka, którą wiesz, można no, łatwo i Grandmastera ograć nawet w sumie. O czym się Narcio niedawno przekonał. Pierwsza ranga w StarCraftie, platyna. Po 5 tych meczach. No to dlatego, że grałem w jedynkę też, to miałem trochę ogrania. Tamto już, ale jak ja zacząłem grać, to w ogóle nikt nigdy StarCrafta dwójki nie dostał, nie? Wszyscy byli bardzo początkujący. Bardzo. Więc wygrałem te pierwszych 5 meczy na różne sposoby i tyle, nie? Czy dałbym to radę teraz zrobić? No jasne, przecież to jest... To nie ma problemu. Akurat jeżeli chodzi o poradnik tym protosem, no to... W zasadzie z Marfu go nagrywałem, no bo wiedziałem co mam zagrać, jak mam zagrać. Nawet najpierw zagrałem, dopiero potem rozpisałem, bo wiem dokładnie jak to idzie. Czemu oni wszyscy mają wszystkie pierwsze budynki szybciej ode mnie? Nie fair. No i zobaczcie, ma ciut szybciej. Oszukują na pewno. Po ilu sezonach Grandmastera biłem? No jakoś tak więcej zacząłem grać w lutym. A w kwietniu już miałem Grandmastera. No ale to też był ten 2011, wtedy też mi osób wiedziało jak grać. W sumie ja też nie, ale... A ja przez jedynkę w miarę szybko biłem. Ile to jest od lutego do kwietnia? 2 miesiące. Ale wiedziałem dużo rzeczy z jedynki właśnie.
Ja od premiery srebro i nikt mnie nie zmusi do awansu, Adam Kreator, spoko. W ogóle były wcześniej jakieś pytania, nie? I kurczę, nawet pominąłem, bo już tutaj poirytowany jestem PvP i tym atakiem KRR-a, to jest dramat. On mnie zaskakuje za każdym razem, niech za każdym razem to wchodzi, to jest... No loteria. Jeśli tu wyjdzie adeptkami, też będzie koniec. Nie mam teraz chyba mocnego elementu gry w PvP. Wszystkie są słabe. I'm here in the shadows. You have not enough minerals. You have not enough minerals. Ja grałem Oracle, to to nawet szło coś, nie? Nie chcę cały czas grać Oracle. You have not enough minerals. You have not enough minerals. We are one cold stick. I am the voice of the Eclipse. Zaskakuje mnie za każdym razem, nie? Jest takie głupie. A nie, to nawet nie był KRR tym razem, teraz jakiś inny Protoss molinował. Okej, to jeszcze raz. Dobra, zobaczę jeszcze replaya na wszelki wypadek. Muszę wjeżdżać probką i sprawdzać, czy on zrobił tę bazę, czy nie zrobił, albo blokować opylonem. Bo jak jej nie ma, no to wiadomo, że coś będzie, nie? Strange, a to ten rusek chamski. To pasuje do niego, taki styl gry. Nie szanuję. Jak skontrować na PvT push około 80 minuty, dwa tanki, dwa liberatory, nad nimi kilka marine. A zazał, musisz mieć na pewno szarże, stalkery. Dużo tego. Immortale też się przydają, Guardian Shield bardzo ważny. Musisz mieć więcej, czyli musisz we wcześniejszej fazie gry mieć lepszą ekonomię, czyli wydawać chronobusty na proby. Jezu, jak to PvP mi boli. No ja też nie mogę z tego matchupu, no też Dzierżal wiecie, może ile kosztuje War Chest w Starcraftie 2, o co z tym chodzi? Chodzi o to, że no, odblokowujesz sobie skiny.
Jeszcze nie ma tego War Chest, on chyba jest 8 grudnia. Więc wtedy w sumie można, no ale dostajesz skórki, nie tylko, jakieś interfejsy chyba. Indie dzięki twojej taktyce z EVP wygrałem z gościem, także aż się pytał, co to było. IMAX. Bo napisać to Indie StarCraft. Podaj link do YouTube. Dobra, chwilę, bo były wcześniej pytania, pominąłem je przypadkiem. O, ja cię. A, to było właśnie to, co Azazu zapytał. PvT albo PvP. No Mentos teraz trochę właśnie próbuje z tym Blinkiem i to pewnie będzie w poradniku, bo wolę ludziom nie pokazywać Stargate'a, bo to dużo wymaga uwagi, akcji, szybkości i w ogóle to za precyzyjne. Divinity? Co lepsze? Divinity. Ech. Myślę, że jedno drugiego nie wyklucza w sumie, no ale... Jestem ciekaw, jak spotkam się z moim kumplem i on mi zagra poradnik na Protossa, a ja mu na Zerga, no... się okaże, który z was to lepiej zagra. To co ma zagrać, no bo wygra ten, który jednak lepiej zagra, a nie że taktyka. Matius, siema. Wracasz do StarCrafta, bo dostajesz wsparcie od ludzi? A po co ci wsparcie od ludzi, jakby... Po co? Wygrasz coś? No wygram. Pod koniec tygodnia. Smyczkę. Jon Snow, ta. Teraz często go spotykałem, jak grał właśnie na barkodzie. A teraz gra już na swoim koncie. Co mu się stało, że się tak obnażył? Dziękuję znowu za wsparcie Selkom.pl. No postaram się wygrać, postaram. Nie jest taki łatwy przeciwnik, bo też ma trochę chamski styl gry, ale no jak jest makro, to na ogół z nim wygrywam. Tylko że on często mnie atakuje szybko i jest problem. I się czasem nie zdążę zorientować w porę. Zastanawiam, czy adeptki zagrać. Może adeptki zagram tym razem. Dzisiaj... A, ja dzisiaj w ogóle mówiłem, że na streamie zagram adeptki jednemu z widzów. Już chyba były na Dimaga, ale tam to tak trochę nie wyszło, jak miało do końca wyjść, bo Dimaga lingami mi złapał adepty. Matius, organizacja? Organizacja dała ci wsparcie a propos StarCrafta? O co chodzi? Normalnie każdy może grać w StarCrafta, gra jest darmowa, więc... No problem. Jak mi napisał taktycznie good luck for fun. Ten Stargate'a pewnie zapomniał. Tylko tak może wygrać. Glory to the Daylong. You have not. You require more Vespin gas. You have not enough minerals. We are. You have not enough minerals. We serve with pride. The Templar march. The firstborn shall persevere. Poor combat awaits. Let Naja. You have not enough minerals. Yes, like...
You have not enough minerals. Not enough. You have not enough minerals. You have not enough minerals. Our window is short. We interpret. No nie. Akurat przyszła druga wyjść. No dobra, przeżyję chyba. No, nawet nie było blisko. O, i zapomniałem jednej adepki zrobić. We are of one mind. It shall be done. Let none return. Not your The first board shall Combat awaits. Forward. Glory to the Daylong. Where shall we march? Our window is short. We serve. Give us your. Yes, let your ire shall be reclaimed. The firstborn shall persevere. Oj, że się zsynchronizowałem trochę. Yes. Znaczy, że się nie zsynchronizowałem. Najakar, combat awaits. Give us your command. Where shall we march? You have not enough minerals. Glory. Faith before fear. I have met him. Yes, executor. The Templar, march. Combat awaits. Thank you.
No easy. Adepty denerwujące do obrony. No, o to chodzi. Takie jest ich przeznaczenie. No i widzicie, outsmarted, idealnie build zagrany i miazga. Nie zauważył, nie wyskautował. Kto to, Jon Snow? No, taki. Taki gracz. Myślałem, że to trzeba dałeś linka do Wikipedii i do gry o Tron z Jonem Snowem. Dobrze. Widzisz, Selkom? Wygrałem! Kiedy poradniki? Chcę sobie coś ogarnąć. Spokojnie, Paxers niebawem będą. Wreszcie wygrał. No, ugrałem. Okej, nieważne. Crenshaw się ma. Ej, już witałem w sumie. Sorry. Nudy takie granie for fun, tak to jakieś ESL. No Matius, graj sobie w turniejach, jak cię nudzi zwykłe granie, takie standardowe. W sensie, że zgłosiła się do ciebie organizacja, mimo że byłeś nieaktywny i zaczęłaś coś proponować, żebyś grał? To tak chyba nie działa. No jedna osoba interesuje jakieś tam rywalizowanie, turniejowanie, a innego salon gier, nie? Kiedy poradnik PVZ? No już jest na YouTubie, Suzom. Chyba, że na kolejny już czekasz. Póki co będzie dla Terran i dla Zergów. JHB, jeden, dzięki za followa, bo chyba najnowszy jest właśnie dla Protossów. Czy piszą do mnie, żebym był programerem w teamie? No, widzowie piszą. Teamy do mnie niestety nie piszą. O, Guru! Szczekamy, aż wejdzie na streama pewnie. Guru, ta mapa, nie? Paki, to serio? Musisz to pytanie zadać, serio? Nagraj TVT nowej szyna z pierwszej gry na TY na Bliskonie, no ale to chyba się zmienił balans, no. Chyba ślepy jestem, idę się go pouczyć, wpadnę później. Spoko, Suzon. Enjoy. Będziesz wygrywać. No jest na playliście tej dla łatwe tam taktyki chyba jakoś dla Protossów, czy coś, łatwe taktyki dla Protossów na wygraną, coś takiego. Jakoś to nazywałem tak, co by zareklamować zawartość. Nie wiem, czemu Guru daje sobie zablokować tę ekspansję. No, Guru pewnie na incognito, pozdrawiam cię, Szymon. Ale nie szanuję za to streamshitowanie, no niestety, no sorry. Staram się być miłym dla każdego, ale no. No jak ktoś streamshituje, to jednak nie ma litości. Wyjdź z tego streama, wiem, że tam jesteś. Overlord się specjalnie tak patrzy wtedy, jak tak robisz, streamshitujesz. You have not enough minerals. Guru robi szechlingów? Czemu on odkłada te larwy? Coś robi pewnie na streamchicie. You must place that in a power field. You have not enough minerals. 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 Faith, we serve. I am here in shadows.
going! We are at one mind. Not enough energy. We are one. Naja Khan, enough. Pours a lot. You have not enough minerals. Let your will. I am the heart. I have met the end. Goro widzę, że twardo oliwę. Ja nie wiem, czy to Olimp jest tak do końca. Tylko jakaś presja. No jeszcze mi się te gateway nie otwierają, coś spójrzmy. No bo... No kurczę, coś fatalnie wyszło. You must construct a dish. You have not enough mineral. The first board. Yes. You must construct additional pylons. You must place that in a power field. It shall be done. You have not enough. You have not enough minerals. Research complete. Kasoff data plot. Mineral field depleted.
persevere. Ach, to skupienie. JHB1, dzięki za followa. Już mnie zmotywowałeś, Selkom. Tym pytaniem retorycznym. Siema, przeluda. Roachheadera, tak, potrzebujemy Tafela. No to dobrze, myślałem, że jestem do takiej... No wiedziałem, co się dzieje. Znaczy, on miał mega słabą ekonomię przez te wszystkie presje wczesne. Chyba chciał linować, ale tak właśnie nie do końca. Nie wiem. Och. Dobrze. Indy na Nation Wars? Co, Nation Wars zaraz będzie? No miałem przewagę w eko przez ten początek i w ogóle. Fajne jest to blokowanie, jak się uda zablokować ekspansję Zergowi, to jest mega dobrze. O, to Czama, dzięki, że byłeś, dobranoc, pozdro. Szybko czas dzisiaj minął. Jak z tym Overlordem, co ciebie prosiłem, MacHack? Co masz na myśli? Jakim Overlordem, czekaj. Coś było wcześniej, czy to na YouTubie? Czekaj. Coś było wcześniej, widzę o Overlordzie, ale nie wiem, o co chodzi. Zgubiłem wątek, sorry. Yoshiro Nagasaki, witamy. Globhill, weź za mnie napisz symulację lotniska. Napisać symulację lotniska? Że masz w jakimś, nie wiem, OpenGL-u, czy tam CL-u, czy czymś takim masz to zrobić? Globhill, całe lotnisko? Samoloty, jeszcze ruszające się, i lotnisko, i budynek, i jakieś krzesła, i recepcję, i panią recepcjonistkę, takie rzeczy masz zrobić? A w Javie, okej, okay, Boże. No to... Baw się dobrze. Zrób kariery właśnie, a nie jakieś tam samoloty nudne. Siema Nordi, witam mocno. Dobra, to jedziemy dalej. Ach, się wczułem w dwie gierki, Jon Snow ograny, Guru ograny. O! Elazar chce zagrać. O, Elazar odpala też streama? No to spoko, to pewnie go zahostuje. Tak, baw się dobrze, Globhill, kurczę. Wczoraj na streamie zaproponowałem ci, żebyś kiedyś Overlord... Ta nagrał. A że grę, to nie wiem czy to, że to będzie kolejna gra, w którą będę grać, czy w ogóle póki co w jakąś będę grać, no bo skupiam się mocno na StarCraftie. No pewnie może coś się pojawi, zobaczymy. Zerd mi chciał, ten Geralt mi chciał Zergiem wysnajpować chyba.
Dobra, Mikołaj chce minutkę, czy tam dwie. Samochodzik. Dzitko. Siema. Twoim zdaniem jaka rasa jest najlepsza dla nowego gracza? Teran. Nie mam jakiejś ulubionej, jak dla mnie każda jest okej. Czy imo najlepszy polski Starcraft 2 w Polsce mi może pomóc? No najlepszy niestety nie jestem, ale jeden z najlepszych mi powiedział, że jestem top 5 polski, więc jest miło. Najprościej według mnie zrozumieć Terrana, aczkolwiek ja robię poradniki na YouTubie, także powinieneś się odnaleźć każdą rasą. Mimo że mówisz, że każda ci się podoba, dalej ci powiem... A czekaj. Nie mam jakiejś ulubionej. Każda jest okej. Okay. No tak, każda jest okej, okay. No to... Proszę ja ciebie, to się rozwiązuje w ten sposób. Jak nie potrafisz ten, nie chcę, albo no, nie potrafisz, potrafisz, ale nie chcesz podjąć decyzji, to wchodzisz sobie na jakoś... A może na Google, bo kiedyś widziałem, że ktoś na Google chyba robił. Random number. O, fuck. Ile mamy raz? Mamy 3 rasy. Czyli od 1 do 3. Zakładamy, że pierwszy zerg, drugi teran, trójka protos, no i klikasz pyk. No i wiesz, ci zerk w tym momencie. Wygrałeś życie. Grasz autorasą, koppa. Okej, mamy już gierkę z laserem. Witaj, witam, zagrasz zergiem. Znaczy, teraz będę grać przeciwko zergowi, laserowi. Więc nie bardzo, muszę grać protosem. Znaczy, chcę też grać, no. Do widzenia, MacHack, trzymaj się. Dzięki, że byłeś. Madebu, siema. Albo żeby widzowie ci wybrali. Fałszer, witamy na streamie, siema. Globhill, zrób według mnie byle jak i... Znaczy... Ogólnie nie jestem nic zarobieniem czegoś byle jak, ale z racji, że to jest na uczelnie, to chyba, że oni ci coś za to dadzą, czy to jak, bo wiesz, no, z reguły ludziom się nie chce robić pewnie na uczelnie jakichś różnych projektów, bo to jest nudne, nic z tego potem nie wynika, nie ma w tym jakiegoś większego sensu, więc co ja robiłem przez większość mojej fantastycznej edukacji? Po prostu robiłem większość takich rzeczy na odwal się, no chyba, że sprawiało mi przyjemność same robienie tego, no to no, zrobiłem coś i jest okej, okay, a poza tym robiłem to, co mnie interesowało, no w tym przypadku grałem w grę, trochę. Ale jeżeli, wiesz, no, nie porywa cię ta wizja zrobienia lotniska, no to zrób byle jakie, oddaj, zaliczysz i git, a poza tym resztę czasu możesz przeznaczyć na robienie czegoś, co cię interesuje. Na przykład, albo zobaczyłeś sobie jakieś zlecenie w internecie, więc możesz je wykonać. Przy okazji coś może zarobisz, skoro ogarniesz szczawę czy inne tematy. Ustaw cel donate'ów na Whisky dla mnie, bo ja tego na trzeźwo nie napiszę. Inni dostali aplikację do pogody, a ja symulację. U mnie na zaliczenie koledzy robili symulację, taki projekt, że można było chodzić po naszej uczelni, taką wirtualną naszą. Boże, ile to tam się renderowało. Jednego dnia przychodzę. Coś tam było, że o, wpadli, bo sobie siedzimy na uczelni, ja wchodzę, a tam oni na 4 komputerach renderują, a u mnie na uczelni jednak te w jednej sali były takie procesorki konkretne, bo kilka lat temu tam były te 4790K, czyli najlepsze wtedy w tamtym momencie chyba, jeżeli chodzi o, no te, no nie do serwerów i wiecie, tak, takie w miarę, no, dla użytkowników normalnych, teoretycznie normalnych, no, ale to dużo kosztuje, nie? Na 4 taki kompakt, jakieś renderowanie było, żeby to wszystko można było potem pokazać. Dramat. Ostatecznie oczywiście zrobili jakieś tam tylko jedną salę, jedno coś. No tak, nie była to pełna szkoła. Duże te uczelnie pobudowali, szerokie korytarze, a ludzi jakoś za bardzo nie było. Chat, co kontruje ultraliski? Zależy jaką rasą. Siema freski. Programowanie jest ciężkie. Wszystko co chcesz chyba opanować w jakimś wysokim stopniu jest ciężkie. We are of one mind.
O nie, zepsułem jedną rzecz. No, on jeszcze robi zwiat. Pełny. Glory to the daylight. To raczej go nie zaskoczę tym jadeczkiem. Muszę zrobić fantastyczny mikro. I zakolejkowałem od razu warp gate'a i teraz mi brakuje tych 4 sekund. Do perfekcji. Upgrade complete. You must construct additional pylons. No, nie jest gotowy? Co się stało? Czy już widział, co gra? O, Roach'a zagra. Interesujący. You must construct additional pylons. You are not in the first board. Attack.
pokaz. To jest to zamieszanie z Overlordami, gate'ów nie zrobiłem. No co za Mikołaj z niego? Ale nie miał dobrej ekonomii, miał taką, no... akceptowalną, ale bez szału, zdecydowanie bez szału. Nie miał przewagi takiej, że... no, bym to obronił raczej. Powinienem to obronić, a może tak. I szybciej w sztorma. I chyba podwójne robo też powinno być szybciej. Lazar tak klika, że głowa mnie boli. Też kozacko klikasz, tylko wytłumacz mi jedno, po co wyglądacie, jakbyście Parkinsona mieli po tych klawiszach. No bo trzeba grać dość szybko. I jeżeli nie klikasz szybko, to grasz wolno. Bardzo proste to jest, no naprawdę. Odpowiedź nasuwa się sama. W barkodzie. Chyba lepiej stalkery przyzywać. No w takiej sytuacji może i tak, no ale ja w ogóle nie powinienem mieć nadwyżki gazowej. Build jest spoko, tylko za adeptami powinienem zrobić archondropa, mi mówi Elazer. Do której live, please, do 12? No, możliwe, że zrobię do 12, bo w sumie gramy z Elazerem, no to miło. Ja miałem powoli kończyć, ale no, jak gramy na Mikołaja, to czemu by nie wykorzystać sytuacji? I pograć coś więcej. Jak ktoś chce pooglądać z perspektywy Elazera, to on też streamuje. Siema Afari, witamy na streamie. Kurczę, znowu spóźniłem. To nic trudno. Co się stało za to, że miał się kupiony Starka 2 Legacy of the Void? Skina do Ghosta. Jak ktoś kupił poprzednie części, dostał. Po tym jak Starka stał się free to play. I chyba coś jeszcze? Nie, nie wiem czy coś jeszcze w sumie. Maybe. Mikołaj, niech rozdoprezentuje, nie? Gra po nocy, tak. Dobrze mi build idzie, tak idealnie w sumie. Pierwszy raz robię te wersje. Miałem łapać supply bloka, nie? Okej,
tutaj zabiłem dużą bardzo. The firstborn shall persevere. Ja Warp Gate'a nie zacząłem. O jacie. To jest jedna rzecz, która nie poszła idealnie. Niewątpliwie. Glory to the day long. You seek guidance? An Erudine, an omen. You have not enough minerals. Extrapolating strings. Combat assaults. Successful. How can I aid you? Zobaczę, to ładnie ogarnie. Pójdny ler całkiem. Więc raczej nie robi jakiegoś szybkiego Hydra Pusha, także luzik. Oj, tego tutaj nie. Kurde. Tego nie zepsuł, tylko lepiej ustawił adepty. To bym fajną sytuację. Teraz jest takie dywane dzieci. Combat away. Nie wiadomo jak się teraz zachować, kurde. Mega duży błąd teraz. We meet our fate. Victory for the firstborn. Tak dużo tego zamroziłem? Nie, chyba tylko jedną. Kurczę, no ogarnię, ogarnię chłopie. Nie ma pieniądzów. You have not enough minerals. You have not enough minerals. Upgrade. Podstawowe pytanie, czy zagra muty. On lubi odpowiedzieć na podwójne robo mutami. The enemy has discovered us. I have met the enemy. Najakar, the threads of fate lie bare. Jednak Hydry ulepsza, więc raczej Hydry. The stars. Yes, Executor. Jaki kurczę magik. Have engaged the enemy. How can I? Base is under attack. I am the. Mega przegrałem już nawet przez tego dropa, bo mega dużo straciłem. Supply block. Wiem, że jeszcze Storma zapomniałem, ale jednak nie. Our
Ale i tak nie mam w sumie energii na sztormy. Znaczy zaraz będę mieć na aż 2. Aha, albo i nie. No, jeden energii zabrakło. Muszę z nimi braindropami, no ale to na każdy... No dobra, no na każdego zerga muszę z automatu za każdym razem stawiać stalkery. Zawsze. Zawsze. 3 stalkery. I to nawet najlepiej w każdej bazie. Ale to nie jest... To też się, kurczę, dużo wydaje, bo to jest 300 gazu. I sobie minerały. Czy laserowi chce się mnie tak bić? Tak, bo on też z tego korzysta. Wbrew pozorom openingi, zaskoczenia, zwiat, to wbrew pozorom też mu daje. Jakieś dopracowanie swoich taktyk. Lepsze to niż laser, uwierz mi. Macisowaty, siema. Czy widziałem zawartość mojego Worchesta? Potwierdzam, widziałem. Siema, Taurynek, witamy. Czy da się z Zergiem wygrać? No, niby tak. Ale to kwestia tego, kto lepiej zagra też trochę. Siema, Taurynek i Livid, dokładnie. Spróbuj wcześniej Olina, ale ja nie gram po to, żeby wygrać. Żeby się czegoś dowiedzieć, nauczyć, coś wytrenować nowego. Po to się trenuje. Próbuję opanować jakąś sztukę grania Immortali Archonów ze Sztormem, ale słabo mi to idzie. Taktyki Hasa. Koniec streamu, będzie o 24, bo dzisiaj trochę dłużej zrobię, bo z laserem gramy. Co dostałem na Mikołajki? No masz na ekranie tutaj pasek donate'owy. W zasadzie wszystkie moje prezenty mikołajkowe. I zrobiłem sobie jeszcze zieloną herbatę. Dlatego nie wygrywam Kruszon? No, mogłem próbować wygrywać, no ale po co mam próbować wygrywać tak za wszelką cenę? Na turniejach tak można robić, ale tak nie ma sensu. No bo fajnie jest wygrać z laserem, to nie jest to jakaś mega rzadkość, no zdarzyło mi. Teraz Lazar i Serral pewnie najlepsze zergi w Europie. Nercio się stara, ale Nercio ma z DVP problem. Chociaż w sumie, żeby być najlepszym w Europie, teraz wystarczy mi tylko chyba takie z DVZ dobre. A, jeszcze ten Witerman jest. Jeszcze Rudy. No to może nie tylko. Kiedy ta bańka spekulacyjna Bitcoin pęknie? Pytasz się najlepszej osoby. Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia, ale no tak zwykle ktoś zarobi, ktoś straci, no jak na każdym kryzysie. Nic się wielkiego nie stanie, aczkolwiek niektórzy ludzie nie wytrzymują napięcia i na przykład popełniają jakieś samobójstwa i podobne historie. Bo coś tam stracili, mają tak życia czy coś takiego. Fire shall be reclaimed. Poor Zalah.
Ale wiele osób jakby teraz na przykład zamieniło te bitcoiny na zwykłą walutę, no to... Ktoś się tym kiedyś zajmował, no to teraz jest co najmniej milionerem. Niektórzy to mieli nawet po kilka tysięcy tych bitcoinów. Ale może się pozbyli, zanim on się stał taki dużo warty. You have not enough minerals. Where shall we march? Oracle perceiving. You have not enough energy. It is destined. Our fates are one. An Aerodeen. Our window is short. Dimensional screen. Research complete. You must construct it. You have not enough minerals. Teleport. You have not enough. The firstborn shall persevere. Glory to the Daylong. Give us the threads of fate lie bare. You must construct additional pylons. The enemy has discovered us. Your foes are under attack. O Boże, co zrobiłem? The threads of fate. The skies await. You have not enough minerals. We meet our fate. You seek guidance? I see. Sapagokami dziś, wczoraj, przedwczoraj. Jak zawsze... Aha, problem przyjechał. Our minds are as one of a soft.
can I aid you? The sky is open. Attack. Mineral feet. No nie mogę. Każdy timing jest przemocarny. Kontratak też nie bardzo, bo zostawia armię. Tylko Dark Templary nam zostały. I All In, synu. Wiele zrobi, że lepiej gra niż ostatnio, mówił mi, że dużo trenuje. No to by się zgadzało, jest to sprawiedliwe. Gru, witamy. Idzie rozmowy o właśnie o kryptowalutach, nie tylko. Czy idę na nowe Star Warsy? Nie. Araveus, siema. Ale jednak niby, Elazar mówi, że niby wygrywa z nim i Serral. Czyli jak nie potrafi, to ja też w teorii mógłbym. You have not enough minerals. You must construct this. You have not enough minerals. No, gramy ostatnią gierkę tak swoją drogą. Mnie Rotterdam zahostował, to wtedy wygrałem biedną grę na Razera, jak próbował ultraliskować na tym neonie. To Neon Violet Square, czy jakoś tak. You have not enough minerals. You have not enough minerals. You have not enough minerals. Świąteczny. You have not enough minerals. Tutaj lista widzę, że jest zmieniana chyba na bieżąco przez kogoś, bo tak dorzuca świąteczne teraz ktoś. Chyba, że w ogóle coś mi się przedstawiło. Nie, dobra. Bez praw autorskich, okej. You have not enough minerals. Jak tam lubicie świąteczne piosenki? Czekacie 5,5 godziny podróży z Warszawy do Gdańska polskim bossem? To good luck. Liczę na długi live, no ale ja właśnie zakończę zaraz. Ale możesz na YouTubie coś sobie poglądać na pewno, no good. Polecam. Albo ewentualnie z archiwum tego streama Outlasta. Będziesz mieć emocje w autobusie, potem będziesz myślał, że jak ten...
współtowarzysz podróży. To współtowarzyszka chyba? Się próbuje tam przeatakować. Not enough energy. Not enough energy. Give us your dimensional strings attuned. You see. Come back, please. Dużo tych kingów. You have not enough minerals. I am eager to strike for honor. Oracle perceiving. How can I aid you? Dobrze się obronię. Pozycja moja jest dobra. Nawet nie ogarnę, że coś go tam biło. I teraz koniecznie muszę przestać chyba robić proby, bo no wiadomo. Serio, nie trafiły w te. O nie, nie zwarpowałem hajtów. O Jezu. Mogę przegrać przez co i to dość łatwo. Jeszcze supply bloki, nie? Moi ulubieńcy. No nie mam, no widzicie, powinienem mieć ten gaz mieć wydany wcześniej. 7 hajtów i by było elegancko, a tak to jest bieda. Jeszcze mam ten słabo z tym, z Immortalem. Fajnie, ale nie fajnie.
not enough energy. Anan Poko! Mikołaj na coś tutaj czeka jednak? No, okej. Okay. Drona? Monera Hatcho, czy żeby? You have not enough minerals. You are the light of the house. Bo robi taki ładny atak w wielu miejscu. I return to serve. Mogę mu więcej tych ubić, jak będę lepiej celować. Tu jest ta czwarta. A tutaj jest moja czwarta. A, dobra. Mam na dwa stormy chociaż? No, nie mam, każdy na dwa stormy, każdy tylko na jednego. Aha, tu jest dziura w ogóle. Trochę już też za późno zareagowałem. Trochę straciłem tutaj tego. Your warriors have engaged the enemy. You have not enough minerals. We are. Nawali tutaj tych Bane'ów. It is destiny. A play complete back. Our return to serve.
upgrade'ach chyba zapomniałem. No, to jeszcze nie mam. A przynajmniej blisko było. Ale i tak jakbym zrobił wcześniej hajty, bo wydaje mi się, że on mógł mnie pokonać z tym timingiem hydrauliskowym, nie? Ej, powinienem w sumie to wygrać, no. Byłem lepiej mikrował w ostatniej bitwie. Bo tak nie wiedziałem, czy mogę podchodzić po te Broodlordy, ale mogłem zdecydowanie. Dobry timing, 23.59, no ba. Adas, siema. Arctic.pl też witamy. Czy to było do wygrania jeszcze? Nie, no on miał lepsze... Chociaż... Może. Czekaj. O, w sumie może i miałem przewagę, ale nie miałem czwartej bazy. O, można jeszcze było się szarpać, ale... Znałem, że przegrałem z Arkimba. Ale czekaj, a nawet zobaczę w sumie. Może dało się to jeszcze wygrać? Czekaj. Aż zobaczę. Siema Mareczek. Dobra, jakby co to Mikołaj w ogóle streamuje teraz, ale jak ktoś chce mnie wesprzeć, czy to donate'em, czy to subem, to linki są pod streamem, a poza tym za chwilę też puszczę jakieś reklamy, jak już wszystko się zakończy, skończymy patrzeć, to możecie zostawić na przykład to okno w drugiej zakładce przeglądarki i wyłączyć od boka, jak ktoś chce w ten sposób, o Mentus już podlinkował Lazera. No, więc takie formy wsparcia, poza tym Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, wszędzie mile widziany też follow. Wrzucam zawsze powiadomienia, jak się audycja zacznie, albo jakieś wydarzenia z eventów. Za kilka dni może będę mieć całkiem fajne... za ile? W sobotę? Piątek, sobota? Może będę mieć takie całkiem też jakieś inne posty, niż po prostu, że jest stream na żywo, czy jakiś poradnik. Aha, no właśnie, a propos poradników, zachęcam każdego do zajrzenia na YouTube'a. Zwłaszcza polecam porady zawodowego gracza 3.0 oraz tutoriale, poradniki dla każdej rasy. Jak tam wygrywać. Można wejść w playlisty i to tam łatwo, myślę, znaleźć u mnie na YouTubie. Mój adblock nazywa się Prime, spoko. O, i teraz wydaje mi się, że był ten jeden pierwszy moment dla Lazera, że... chociaż nie, kurczę, on nie miał tej armii dużo, miał tutaj ledwo co. Tylko ja też, no, miałem błąd, bo mogłem mieć już teraz 120 energii na High Templarach, bo to jest tak, że jak teraz Zerg by trochę dosłał, no to ja bym został wyjaśniony, aczkolwiek ten kontratak był też perfekcyjny, bo on w zasadzie teraz nie mógł mnie zaatakować przez to, dlatego się to robi, tak nawiasem mówiąc. Czyli, no, morał jest taki, że zawsze, podobnie jak na Terana, na trzech bazach muszę w pewnym momencie przestać robić proby, robić gate'y, tak samo na Zerga nie mogę według mnie robić non-stop probek, znaczy niby jakoś to robi, ale ja muszę przerwać, zrobić gate'y i potem mogę wznowić robienie probek, jak te czwarte bazy już zajmę. W sumie i tak póki co nie mam z nich jakiegoś dużego pożytku, bo tutaj już jest ich za dużo nawet. Dobra, ale patrzymy tam tę końcówkę jeszcze. No to nawet tutaj okej, zagrałem w sumie. Co ja zrobiłem? Oracle presję, był wcześniej jakiś drop z tego Warp Prisma. W early game nic poza Oracle chyba nie. No trzecia baza, takie historie, dwa robo. Ja, aha, i szybciej zrushowałem do High Templarów, no to jest podstawa, trzeba jak najszybciej zrobić High Templary, no. I dobrze się tutaj obroniłem i wtedy skontratakowałem. No, niezła gra była. To już laser idzie w Hive i Spire. Tu będzie jakiś filmik o PvP i PvT, CV, no możesz po prostu obejrzeć jakieś moje powtórki z live'ów, ale w najbliższym czasie robię poradnik póki co dzisiaj, już dzisiaj, tak, już dzisiaj dla Terran, a potem dla Zergów kolejny dzień.
Dobra, powiedziałem w sumie o tych wszystkich social media i nie tylko. No i wiadomo, wykrzyknik alarm komendy na czacie, która wywołuje linka, który no, będzie wam mówić o tym, że audycja startuje. To jest taki dodatek do Chroma, taki jak Adblock, tylko że inne. Ale na nic nie wpływa, no poza tym, że mówi, że audycja startuje. No i wykrzyknik Discord, jak ktoś chce poczatować ze mną, nie tylko poza streamem. Dzięki Mento za wklepywanie komend. No postaram się powiedzieć z dwóch stron, jak bronić, jak atakować itd. itd. Spoko Mentos, postaram się wyjaśnić, jak bronić. Jak Adblock, tylko że lepszy. No teraz zabrakło plus 3, jakbym miał plus 3 i jeszcze nie zapomniał o blinku i w sumie lepszy zwiad. Tak, zabrakło jeszcze zwiadu, tak mniej więcej chyba w 9 minucie go powiem. No, 9.40 powinienem robić ten zwiad. Bo teraz się pojawiła ta kropka w jego głównej bazie w dolnym lewym rogu, że to jest Spire. I on to postawił, no, 9.40. I to jest taki standardowy timing, tak samo Protossi robią w tym momencie mniej więcej dodatkowe Stargate'y, Fleet Beacon, o ile jest gra standardowa. Szkoda tej bazy, bo właśnie tutaj w tym jednym momencie za bardzo pogoniłem za tymi hedrami, a powinienem armią gdzieś tu zostać albo przy Xel'Nadze nawet i no takie elementy niby podstawowe, ale jednak zadecydowały też o tej. Dwa archony mi złapał, tego nawet nie widziałem. Bałem, że mi Warp Pismo złapie. Kurczę, no teraz mam wciul stormów 7 razy 2. No, mogłem to wygrać. Spokojnie, zresztą on się mega boi też pod... No kurczę, szkoda. Powinienem tę bitwę wygrać, ale tak trochę źle mikrowałem. Też nie byłem przekonany, bo myślałem, że może tych Broodlordów więcej będzie, ale ze względu na akcję gry nie było go stać na więcej. Szkoda. Ej, ja to mogłem bez kitu może i wygrać, nawet jakbym dalej grał. Bo też mu się... No mamy taką samą ekonomię w tym momencie, a jesteśmy po bitwie. On ma lekką przewagę, no bo ma szybciej tę bazę, a ja w ogóle nie mam. No i ogólnie zerknie. Ja stracę wszystkie najważniejsze jednostki, a on jest zergiem, a on nie potrzebuje wielu bardzo ważnych jednostek, potrzebuje hydralisku. Kappa. No, może można było jeszcze wojować. Teraz tak, nie? No, kurczę, 46 do 58, zanim czwartą bazę, no coś tam może jeszcze bym wyciągnął. Szkoda, no to w sumie mogę grać dalej. Chociaż ja myślałem, że on ma już tę bazę zajętą i wysaturowaną, bo jej nigdy jej nie widziałem, no dokładnie. To źle założę. Na turnieju oczywiście bym wojował dalej, żeby nie było. No ale fajnie. To coś takiego pewnie będę trenować dalej, tak myślę. Polak mądry po szkodzie? Tu żadnej szkody nie było. Coolstar, dzięki za followa też. Warto miałem wszystkie stormy na Broodlordy. No nie było innej opcji za bardzo. Napisał ci też Laser, że za późno shield battery w trzeciej bazie i że po pierwszym pylonie powinieneś stawiać, ale nie wiem, czy widziałeś. Tak, ja wiem, że tak trzeba stawiać, ale dzięki za info. Za późno stawiasz shield battery w trzeciej bazie. Dobra. To tak jak mówiłem, kończymy nagranie. Dzięki wszystkim, że byliście. Bo już wszystkim powiedziałem. Follow Indie Starka do następnego razu, no i cześć.